Otwieram 20. sesję Rady Gminy Rokitno. Serdecznie witam Państwa radnych, Państwa sołtysów po dłuższej przerwie. Witam również Pana Jacka Szewczuka, wójta Gminy Rokitno, Panią Bożenę Żuk, sekretarz Gminy Rokitno, Panią Bogusławę Franciuk, skarbnik Gminy Rokitno, Panią Alicję Jałoszek, dyrektor Gminy Instytucji Kultury w Rokitnie. Witam również Panią Katarzynę Pietraszkiewicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 10, czyli nasze obrady będą prawomocne. Teraz chciałbym zaproponować porządek obrad. Punkt pierwszy. Sprawy organizacyjne. Podpunkt A. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Podpunkt B. Przyjęcie porządku obrad. Podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt drugi. Wnioski i interpelacje radnych. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. Podpunkt B. Uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno. Podpunkt C. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2021. Podpunkt D. Zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podpunkt E. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt piąty. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Punkt szósty. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski. Punkt siódmy. Zakończenie. Przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś może proponowane zmiany co do porządku? Jeżeli nie ma, przystąpimy do głosowania. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 10. Przechodzimy do podpunktu B. Przyjęcie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podpunkt C. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony do wglądu. Czy są jakieś zapytania odnośnie protokołu? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania bez czytania. Proszę o zagłosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi. Wnioski i interpelacje radnych. Wpłynęło do mnie takie pismo. Do wójta gminy Rokitno pana Jacka Szewczuka za pośrednictwem przewodniczącego Rady Gminy Rokitno pana Eugeniusza Żuka. Tak więc przekazuję to do pana wójta. Czy są jeszcze jakieś może wnioski lub interpelacje radnych? Proszę bardzo.
To znaczy, tam jest interpelacja odnośnie wycięcia zakrzaczeń, zadrzewień przy drodze, tam na skrzyżowaniu przy remizy, ale też tam było składane wcześniej, było mówione o wycięciu krzaków tu od pana Sudewicza, Wacława Sołtysa w kierunku Kołczyna. No i nie wiem, czy tam w tej sprawie coś zostało ruszone, czy nie. To tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski lub interpelacje? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo obecni na sesji. Sprawozdanie od 13 sierpnia do dzisiejszego dnia. Posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pandemii przede wszystkim odbywały się 13 lipca, 8 września, 14 września, 21 września. 17 sierpnia brałem udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu na nauczyciela mianowanego naszej szkoły. 20 sierpnia spotkanie z projektantem w sprawie wstępnej koncepcji projektu budowy drogi gminnej w Pratulinie. 26 sierpnia zakończyła się już całkowicie inwestycja budowy drogi w Olszynie, a 27 sierpnia spotkałem się z projektantem w sprawie takiego już zakończenia i złożenia wniosku odwodnienia drogi gminnej w Klonownicy Dużej. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021 w Szkole Podstawowej im. Pawła II w Rokitnie. 7 września spotkanie z posłem na Sejm w biurze poselskim pana Dariusza Stefaniuka. 8 września udział w wideokonferencji Zarządzanie kryzysowe, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Tutaj wspólnie z panią kierownik, wojewoda, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie województwa lubelskiego. 14 września w starostwie powiatowym, szanowni państwo, spotkaliśmy się w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu bielskiego, profilaktyki, skutecznego zwalczania ASF. To jest temat taki na sprawy gospodarcze. I 21 września spotkanie z panią Sołtys, radnymi Rady Gminy z Lipnicy, kierownikiem GOPS, z rodziną poszkodowaną w związku z pożarem w dniu 20 sierpnia w miejscowości Lipnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, na komisji, na komisjach godzinę temu, tak jakby ja już jestem również przekonany, konsultowałem się z panią dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego. Chodzi o działkę naszej oczyszczalni ścieków w Cieleśnicy PGR i tam na części działki do tej pory jest usytuowana wieża, która była pobudowana w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego. Teraz wieża po zakończeniu realizacji projektu jest własnością powiatu bielskiego. I powiat bialski, no tak jakby wystosował do nas pismo. Tam już jest udzielona służebność dojazdu, bo przecież ta wieża była konserwowana. Powiat bialski wystąpił z pismem, abyśmy no, najlepiej przekazali tą część działki. Jest to malutka powierzchnia 0,01093 hektara. Działka numer 282 przez 2. No i tutaj tak jakby z państwem radnym doszliśmy do takiego wniosku, że tą działkę, tą powierzchnię na tej działki,
abyśmy ogłosili, abyśmy wyrazili zgodę na sprzedaż dla powiatu bialskiego. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy z powiatem, może wydzierżawienie na jakąś większą ilość lat, ale tutaj wszystkie gminy, mam takie zapewnienie telefoniczne od pani dyrektor, wszystkie gminy, które miały te wieże, w powiecie bialskim chyba w sumie 5 albo 4, już tak jakby te procedury przeszły, no i żadna gmina nie przekazała nieodpłatnie. No, w ramach tej współpracy z powiatem bialskim, no ale my również zadecydowaliśmy, państwo radni, że jednak trzeba iść w kierunku sprzedaży tej powierzchni części, ponieważ to też w przyszłości będzie dla gminy od nieruchomości podatek, a przecież tej wieży no, gmina na swoje barki nie przejmie. Także tutaj też chciałbym, żebyście państwo i radni sołtysi zdawali sobie z tego sprawę, że jest to no, duże przedsięwzięcie. No i myślę, że to nie będą jakieś wielkie koszty. Koszt wyceny notariusza będzie może przewyższał kosztu całości tej powierzchni do sprzedaży, ale żeby już powiat miał to tak jakby w swoim zasobie i żeby dalej mógł procedować w sprawie tak jakby szukania firmy, która by pewnie pod nadajniki teleinformatyczne by wykorzystywała. Wiemy, gdzie jest oczyszczalnia, wiemy, gdzie jest cieleśnica, a więc tam w rogu działki jest ta wieża. Na razie ta wieża no, już od wielu lat wpisała się w krajobraz i warto by było jeszcze korzystać dalej z jakiegoś podatku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Rokitno z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt B. Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno. Proszę bardzo. Poprzednia nasza uchwała została przez pana wojewodę uchylona z uwagi na to. Dzisiaj procedujemy i uchwalamy uchwałę nową ze zmienionym regulaminem. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, poproszę o opinię Komisji Oświatowej. Komisja Oświatowa zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Rokitno z dnia 22 września 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt C. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2021. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no podatki, ustalanie tych podatków dla samorządu
To jest, nie ukrywam, ogromne wyzwanie, ponieważ ustawodawca założył sobie, że maksymalny podatek na dany rok może być taki. Jeżeli samorząd nie ustali tego podatku maksymalnego, będą skutki. Skutki negatywne dla samorządu, dla gminy. I tu zawsze jest ta niepewność, czy jak się zachować, jak ma Rada Gminy. No podejmujemy wspólną decyzję i ja i Państwo, odpowiedzialność przede wszystkim za to, co się dzieje w gminie, poprzez właśnie również ustalanie tych obowiązujących na dany rok kalendarzowy podatków. Na komisji mieliśmy bardzo dużo dyskusji, za co serdecznie wszystkim Państwu biorącym udział w tych komisjach dziękuję. Ja może skupię się na jednym podatku, a więc podatek od budynki lub ich części. I to jest tak jakby na końcu tej tabelki. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, tak? Ten podatek. I szanowni Państwo, no tutaj mamy ten dylemat, ponieważ od jakiegoś czasu weszły w życie przepisy, gdzie od takich budynków, gdzie ktoś zostaje rencistą, emerytem, przekazuje na przykład ziemię, a zostawia sobie budynki i opodatkowujemy. Maksymalny podatek na 2021 rok jest to 8 zł 37 groszy od 1 metra kwadratowego. W tym roku u nas obowiązywała stawka 5 zł. Jest to podatek bardzo niesprawiedliwy, aczkolwiek można to w ten sposób rozważać, że jeżeli przekazujemy grunty, przekażmy budynki. No ale to nie jest tak łatwo rozdzielić pewne rzeczy tu na wsi, w naszej małej społeczności. Ja też z tym podatkiem się nie zgadzam. A teraz, szanowni Państwo, czeka nas ogromna rewolucja, ponieważ po modernizacji, gdy pracownik już analizuje dalej poszczególne miejscowości i mieszkańców, jeszcze modernizacja w naszej gminie nie jest zakończona, to napotykamy na bardzo duże obciążenie finansowe tego podatku na niektórych mieszkańców. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tak ustawodawca to tak jakby zaplanował, no ale chcielibyśmy, żeby na tych emerytów, rencistów dalej można było w taki sposób podmiotowy zawieszać ten podatek. Od paru lat nie możemy. Jest to związane z takimi budynkami, gdzie czasami stoją nieużyteczne, nie służą nikomu, a podatek nawet w tym roku 5 zł jest bardzo tak jakby dużym obciążeniem. Można to rozpatrywać w różnych kwestiach. No, jest podatek, tak rząd polski ustalił, no i tu nie ma dyskusji. No ale też musimy troszeczkę myśleć o ogóle, o całej naszej wspólnocie. Rozwiązania są różne. Można zostawić troszeczkę ziemi, można przekazywać to w jakiś sposób, no ale chciałoby się, żeby to było jeszcze bardziej sprawiedliwe. Zwolnione z podatku tylko są te budynki, które nie mają dachów, coś takiego. No ale to nas jakby nie zadowala, bo może dojść do tego, że mieszkańcy będą rozbierać tylko dlatego dachy, żeby nie płacić podatku. To nas tak jakby, i myślę, że i Państwa radnych, i mnie, nie zadawala. Jest to no, przykra sprawa. Dlatego też na komisji tak jakby po długich jakichś rozmowach, no boimy się tej modernizacji, że jak już modernizacja zostanie zakończona,
i wszystko zobaczymy, no to będą to bardzo duże, duże finansowo opłaty tego podatku, no ale jest propozycja, aby to była kwota 4 zł 50 groszy od metra kwadratowego, a więc nawet obniżona o 50 groszy w stosunku do dziś, do tego roku. Myślę, że panie przewodniczący, może pan pozwoli na mój wniosek, może któryś z pań lub panów sołtysów również zechce zabrać głos, ponieważ na zebraniach sołeckich o ten podatek często pytano. No 4,50 groszy, 4,50 groszy, tutaj tak jakby na komisji taką kwotę żeśmy podjęli. Może jeszcze państwo radni się wypowiedzą, może jeszcze któryś z państwa sołtysów chciałby zabrać głos. Proszę bardzo o zabieranie głosu. To znaczy ja w swojej wiosce jako sołtys mam taki przykład, że człowiek nie przekazał pola i no i w tej chwili jest naprawdę chory, że nie może tego załatwić i nie prowadzi żadnej działalności i płaci strasznie duży podatek i on się z tym nie zgadza. No i ja popieram go, że to jest krzywdzące w tym przypadku, tym określonym akurat przypadku. Ale jak nie przekazał pola, to nie płaci tego podatku. Płaci, bo miał stolarnię, ale jej nie używa w ogóle już ileś lat, bo jest ciężko chory i podatek strasznie duży płaci. I to jest naprawdę krzywdzące dla tej osoby. Chwilę. Przecież działalność wyrejestrowana, niezarejestrowana, ma ziemię, no to jest płatnikiem podatku gruntowego. No to nie wiem, dlaczego taki płaci podatek, ale płacił... Przed tym płacił 60 zł, a teraz płaci 250 zł raty i to jest krzywdzące, no i koniec. Nie, to jest kwestia do wyjaśnienia, bo to... No to taki jest przypadek i to jest krzywdzące z naszej... Ja myślę, że to dotyczy opodatkowania tego budynku po modernizacji. Może to nawet nie dotyczy tego podatku. Myślę, że to jest kwestia po modernizacji. Ale to wyjaśnimy, zobaczymy. On był, ten pan u mnie, także pracownik no, wyjaśnił, że tam jest wszystko w porządku. Po modernizacji wzrósł tak podatek. A czy to akurat dotyczy tego podatku, to w tej chwili nie odpowiem na to pytanie. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Proszę o podanie mikrofonu. Odnośnie tego podatku, na pewno to jest podatek jednak jako krzywdzący, ale ja do czego innego zmierzam, bo wiemy, że od tego roku było, żeby składać nowe deklaracje na ten podatek. I ci tacy, którzy są wyrywni, poskładali i podatek płacili cały rok. A ci, którzy siedzieli spokojnie, oni nadal siedzą. No i to jest taka sytuacja, że jakoś po prostu, jeżeli już się nalicza ten podatek, to trzeba naliczać wszystkim, a nie tylko tym, którzy naprawdę są no, lojalni i tak dalej. No oni pokazali im składać, oni złożyli, ale takich ludzi to jest 10% we wsi i tamci się śmieją z nich. Dziękuję. A jeszcze pan może powie o tym podatku, bo czasami dyskutowaliśmy w innej kwestii. Jak pan uważa, czy ta kwota nie jest za mała, nie jest za duża? Ale to znaczy, chodzi o ten podatek? Tak, o ten podatek, bo z panem często rozmawialiśmy o tym. No od nieruchomości, no wiadomo, że to jest nonsens płacenia, jeżeli ktoś nie korzysta, bo przecież podatek się płaci za to, z czego się korzysta. No, że się ma. To co z tego, że ja mam, jak już nic z tego? No, aj to tam zapiszę, kurde. Cicho, przepraszam. Pan nie narzeka. Co? No tak, no właśnie. Proszę o spokój. No prosta odpowiedź, znaczy się, no moim zdaniem nie powinno to tak być. Bo jeżeli na przykład zakład, ktoś prowadzi zakład jakiś rzemieślniczy czy inny, kończy swoją działalność, wyrejestrowuje i on nie płaci. Ale to... A rolnik, panie
no, kończy swoją kadencję i tak dalej, no to czy on ma te budynki spalić? No, albo zrobić tak, jak u nas jest przykład, przy szosie stoi. Przyjechał do gminy, powiedzieli, zdejm dach, to nie będziesz płacił podatku. I on był nadgorliwy, zdjął dach i budynek stoi, straszy ludzi. No, przy szosie, no jak to wygląda? I to po prostu... Ale panie Sołtysie, jaka pana jest opinia? No bo to jest podatek, który ustawodawca, więc my to mamy narzucone z góry. No ja wiem, że z góry. No bo możemy tu, tak jak pani Grażyna mówi, tak, 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 no ale i państwo jako radni, jako sołtysie podpowiedzcie, co my mamy wszyscy, jaką decyzję podjąć. No ale to co my mamy podjąć, jeżeli góra to dała? Nie. No. Ale proszę się wypowiedzieć może w imieniu sołtysów, bo z panem o tym podatku rozmawialiśmy no często. No to co, no to po prostu no... Że... Czy ta kwota jest za duża, czy za mała? No to po moim zdaniem to kwotę trzeba zmniejszyć do minimum. Tylko na tym straci gmina, bo tak. Właściwie ja wiem, o co chodzi. No. Straci gmina na tym. To właśnie jest minimum tutaj podane, zaproponowane. My te 4,50 to minimum? A, to jakieś małe minimum. No 50% tego, co jest z góry, bo tam jest 8 ile. 8 no. Maksymalnie. Ja tylko jestem za tym, 37. Że już, jeżeli już taki jest podatek, trudno, to trzeba jakimś sposobem dojść do tych ludzi i żeby płacili wszyscy. Nie tylko ci nadgorliwi, którzy wypełnili deklarację. Już odpowiadam panu, nie ma nadgorliwych albo mniej nadgorliwych albo więcej. Wszyscy... Jak dojdzie, skończymy modernizację, będą musieli zapłacić wstecz. Ale no dobra. Także proszę się nie martwić. Widzi pan, niektóre firmy były nadgorliwe i płaciły podatek uczciwie w Polsce i dostały z COVID-u i od gmin wsparcie, a te firmy, co nie płaciły, byli tymi nienadgorliwymi. No niestety, jeżeli nie zapłacili podatku do 31 grudnia 2019 roku, nie skorzystali ani z naszej uchwały Rady Gminy Rokitno, ani z covidowskich wsparć. Także tu nie ma nadgorliwy, mniej nadgorliwy, tylko uczciwość. A tutaj na bieżąco wzywamy mieszkańców i na bieżąco po modernizacji wprowadzamy te wszystkie przepisy, które dotyczą zakończonej modernizacji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś przemyślenia odnośnie tej uchwały? Halo, no dobrze. Ja odnośnie tego podatku, tak jak rozmawiamy u emerytów, rencistów, przecież jak oni mają te budynki, tak jak na komisji mówiłam, no to oni muszą to rozebrać, żeby nie płacić, a potem z czasem przyjdzie jakiś młody, będzie chciał gospodarzyć i to znowu będzie budował nowe budynki? No, no nie wiem, to my możemy przedmiotowo jakoś jakieś na pewno ulgi, w tych budynkach już nie będzie gospodarzył. Czy zniżki, przecież... Ustawodawca daje nam tylko maksymalną stawkę, nie daje nam minimalnej. My możemy obniżyć nawet do 1 grosza. Ja rozumiem, że gmina na tym straci. Czy jak zabraknie nam pieniędzy, wytłumaczy pani, że wyłączamy w cieleśnicy PGR oświetlenie mieszkańcom? No to musimy jakoś tak gospodarzyć, żeby to starczyło. No to gospodarzymy w ten sposób, że proponujemy 4,50 z 8 37 i tak będziemy na minusie mocno. No ja rozumiem na tym, no ale no ludzie też tak samo mówią. No jeżeli ktoś ma jeden samochód, to musi płacić podatek za jeden samochód. Jeżeli ktoś chce dwa samochody, to płaci podatek za dwa samochody. Jeżeli ktoś ma właśnie nieruchomości, to w polskim prawie podatkowym wskazano taki podatek. I my jako samorząd na tym tracimy, bo jakbyśmy wszystkie podatki zrobili maksymalnie tak, jak to życzy sobie ustawodawca,
to byśmy bardzo mieli dużo pieniążków i moglibyśmy wtedy tymi pieniążkami zarządzać. My wszyscy jako wspólnota, każdy mieszkaniec powinien płacić podatki zaproponowane i uregulowane przez rząd polski uczciwie i wtedy byłoby wszystko no tak jakby dobrze, ale tak jak pani powiedziała, dla niektórych niestety będzie to ogromne obciążenie, dla niektórych to będzie może jakieś kombinowanie, tak jak pan tutaj powiedział z tym dachem, a niektórzy będą płacić uczciwie. No tak właśnie, ale ci, co płacą uczciwie, to będą pokrzywdzeni, ale na przykład, ale to wiadomo, renciści, emeryci nie prowadzą tej działalności gospodarczej. A te budynki czyli są pierwszą interpelacją, która będzie dla posła Rzeczypospolitej, który pokaże się na najbliższej sesji, będzie sprawa tego. Przygotujemy interpelację jako samorząd. Dziękuję. Pani Skarmik jeszcze chce coś uzupełnić. I tutaj z tego podatku nie możemy zwolnić na przykład rencistów. Musielibyśmy zwolnić wszystkich. A gdybyśmy zwolnili wszystkich, to zwolnilibyśmy i Nowaka, i Kowalskiego, i ten, który ma garaż, i ten, który jest rolnikiem i ma tą stodołę. No i wtedy mielibyśmy naprawdę duże skutki, a do budżetu by wpłynęło bardzo mało pieniążków. Tak jak liczyliśmy nawet przy tych 50 groszach w stosunku do tego roku, to my będziemy mieli gdzieś około 20 tysięcy mniej tych dochodów już, nie licząc skutków. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabieranie głosu. Proszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa wygospodarowała jednogłośnie pozytywnie kwotę 4,50. Zmniejszyli z 5, że przede wszystkim po to, żeby jak najmniejsze skutki. Ludzie nie byli pokrzywdzeni, ale też gmina miała jak najmniejsze na dzień dzisiejszy skutki, ponieważ wiadomo, że z podatku są inwestycje i tutaj mieszkańcy również chcą żwir na drogę. Nie możemy całkowicie tego obniżyć. Mało tego, nie są zakończone jeszcze weryfikacja wszystkich gospodarstw i tak naprawdę nie wiemy, ile w naszej gminie będzie tych osób, które muszą to zapłacić. Dopiero po całkowitym zakończeniu będziemy wiedzieć i w przyszłym roku będziemy podejmować kolejne decyzje. Dziękuję. Czyli mam rozumieć, że uchwała została przyjęta z autopoprawką w punkcie 2 pod punkcie E z kwoty 5 zł na 4,50. Z kwoty 5,30 zaproponowanej na 4,50. I nad taką też uchwałą będziemy głosowali. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Rokitno z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2021 z autopoprawką wprowadzoną przez Komisję Budżetową. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 8 osób zagłosowało za. Uchwała została przyjęta. Podpunkt D. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę bardzo, panie skarbnik. I tu, proszę państwa, otrzymaliście projekt uchwały i w międzyczasie mieliśmy takie dwa zdarzenia, pożary na terenie naszej gminy
i tu wynikła taka konieczność remontu, w zasadzie to zakupienia zbiornika na paliwo w samochodzie OSP Rakitno, jak również legalizacja wieszaków i masek dla OSP Olszyn i OSP Rakitno. I tutaj jest taka propozycja, zapisane było w projekcie w gospodarce gruntami i nieruchomościami w paragrafie 430 zakup usług pozostałych 12 729 złotych 12 groszy. Tutaj zmniejszylibyśmy do 3 329 12, a przeznaczylibyśmy 8 tysięcy na legalizację wieszaków i masek dla OSP Rakitno i Olszyn, jak również 1400 zł na zakup i zamontowanie zbiornika na paliwo dla OSP Rakitno. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Dodam tylko, że straszne koszty są legalizacji. Panie Stanisławie, żeby pan mnie poprawił, jak źle mówię. A więc za tylko dwa wieszaki i dwa, co jeszcze tam mamy legalizować? I dwie maski, to jest 4000 zł. Szanowni Państwo, i wysyłamy to do Raszyna najbliżej albo do Krakowa. No i tutaj nie chciałbym tego publicznie mówić, ale no będzie to jakiś tam przegląd wizualny i to jest 4000 zł. Moim zdaniem takie rzeczy pierwszej pomocy powinny się odbywać w każdej Państwowej Straży Pożarnej nieodpłatnie dla wszystkich jednostek. Dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych. To są ogromne koszty legalizacji, bo to są rzeczy, no tak jak już i na komisji mówiliśmy, bardzo ważne, ale czy my to wytrzymamy? Legalizowanie nożyc, legalizowanie no praktycznie no wszystkiego, butli, napełnianie butli, uzupełnianie. Szanowni Państwo, to są ogromne finanse, z którymi boryka się bardzo wiele samorządów. I to, co powiedziałem na komisjach, że każda jednostka jest potrzebna, ale żeby znaleźć jakieś cud rozwiązanie, no to nie wiem, nie ma takiego czegoś, bo nie wiemy, gdzie pożar wybuchnie, nie wiemy, czy ta butla będzie w danym czasie. Zobaczcie Państwo, nie było w ogóle pożarów. Dwa pożary w ciągu dwóch dni, i akurat remont garażu w Rakitnie. Jeden samochód u jednego kierowcy, drugi samochód u drugiego kierowcy. To jeszcze całe szczęście, że ci kierowcy byli bardzo bliziutko i skorzystali z tego, że mogli szybko dojechać. Także Szanowni Państwo, no na to nie mamy wpływu. Samochody mamy, no ale to już nie będę tutaj w tym punkcie mówił. Także 8 tysięcy to jest za 4 cztery wieszaki i cztery te maski. Także to są takie finanse. Ale musimy to zrobić, bo to, co radny Jarosław Marczuk mówi, no nie wiemy, kiedy to będzie potrzebne, a na pewno będzie kiedyś potrzebne. Niech to będzie raz w roku potrzebne, a może będzie warunkiem uratowania komuś życia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania uchwały Rady Gminy Rakitno z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok z autopoprawkami wniesionymi przez panią skarbnik. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Podpunkt E. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Proszę bardzo, pani skarbnik. I tu również państwo otrzymaliście projekt uchwały. Dodam tylko, że wprowadziliśmy zmianę w WPF-ie, w przedsięwzięciach na świetlice w Kołczynie, ponieważ dostaliśmy środki, wsparcie dostaliśmy i chcielibyśmy ogłosić przetarg i tutaj warunkiem, żeby ogłosić przetarg, musi być zapisane albo w budżecie tego roku, albo w przedsięwzięciach, ponieważ realizacja nastąpi w następnym roku. Tu należało w przedsięwzięciach to umieścić, żeby móc ogłosić przetarg. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania? Proszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą Rady Gminy Rokitno z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, odnośnie interpelacji, tutaj pan radny Marczuk zaznaczył z poprzedniej sesji, no jest problem. Wycinki zadrzewień przy drogach powiatowych na terenie gminy Rokitno. Zacznę od Klonownicy, Hołodnicy, Kołczyna, Olszyna. No nie ukrywam, że rozmawiam z panem radnym Mariuszem Łukaszukiem. Rozmawiamy, dzwonimy. No gdzieś tam w jakichś momentach no pani dyrektor uspokaja, że na pewno to zostanie zrobione. No i tego się trzymamy. Chciałoby się, żeby częściej i solidniej było to wykonywane, ale my również na swoich drogach też nie dajemy radę ze względu na zasób ludzki. Udało się parę dróg tak jakby odsłonić od tych zakrzaczeń. Te krzaczory szybciutko rosną, odrastają. Nie możemy stosować jakichś środków no takich, żeby gdzieś tam to całkowicie typu Roundup czy coś innego miało miejsce, ale no nie ukrywam, że nawet w Olszynie tak troszeczkę niepokoję się tym, ponieważ w pewnym momencie Zarząd Dróg Powiatowych tak ładnie wykarczował część poboczy i to wszystko na razie rok czasu już chyba leży, ale myślę, że to też z czasem zniknie. Z tego co wiem, no pani dyrektor uspokajała i mówiła, że na chwilę obecną pracownicy się zajęli usuwaniem no, ciągle pojawiających się w ciągu roku dziur na drogach powiatowych. Na pewno będę dzwonił w tym tygodniu i zobaczymy, jakie są zapewnienia. Zobaczę, co pani dyrektor czy zastępca dyrektora odpowie na wycinkę tych zakrzaczeń przy drogach powiatowych. Tutaj pan radny wystosował pismo jako interpelacja, rozumiem, tak? Panie radny? A więc chodzi o drogę gminną, dojazd do świetlicy od drogi powiatowej, tak? Mhm. No tak jak mówiłem, mamy troszeczkę tych dróg również do przecięcia. No i zasobem Urzędu Gminy na pewno ten okres będzie tak jakby wycięcia tych zakrzaczeń no wydłużony. Także dzisiaj no nie dam jakiejś daty, że na pewno na tym odcinku
te zarośla zostaną wycięte do końca września czy do końca października. Teraz skupiamy się na drodze w Cieleśnicy. Tam jest taka droga gminna, gdzie chcemy, byliśmy już tam i z panem Stanisławem Chomiczem, sołtysem. Tam jest zgłoszenie również. Tam będziemy chcieli najpierw zająć się. Fajnie nam poszło w zaczopkach, dwie takie potężna ilość tych zakrzaczeń została w tym roku wycięta. No posiłkujemy się osobami, które mają do odrobku na cele publiczne. Także tymi osobami czasami sołtysi pomagają, wspierają radni. My mamy tak jakby w tej chwili dwóch pracowników przy urzędzie gminy. Czasami bierzemy, również korzystamy z pomocy pracownika i z Gminnej Instytucji Kultury. W wakacje również pracownicy ze szkoły również nas wspierali. Także mamy taki zasób ludzki. Czy ja mogę jeszcze do tej apelacji? Ja mam pytanie, czy tylko wyłącznie rozmowy telefoniczne, czy gmina stosuje pisma jakieś do Zarządu Dróg Powiatowych? Do tej pory rozmowy telefoniczne, w tym roku. Bo może właśnie warto pismo wystosować, wtedy oni w jakiś sposób nie mogą tego zamieść, że tak powiem, pod biurko, tylko w jakimś tam czasie prośbę zrealizować. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i myślę, że pismo... Tak, tylko że myślę, że zarząd takich telefonów to ma mnóstwo, nie tylko z gminy Rokitno. Możemy pismo wystosować, pani radna, nie ma problemu. I te pismo, odpowiedź później przeczytam. Proszę bardzo. No, ja jeszcze odnośnie właśnie korzystając z okazji tych dróg, właśnie co był wtedy u mnie pan Gorbacz z powiatu, prawda, cośmy oglądali te drogi w Michałkach, no to również pierwsza sprawa do tej drogi tam koło pana Mariusza Danieluka jest ta wyrwa taka, nie, co tam po prostu piach wypływa z drogi gminnej na drogę powiatową. No i tam rozmawialiśmy, pan Gorbacz rozłożył ręce, powiedział, że to nie do nich zależy, to zależy od urzędu gminy, ponieważ droga jest to gminna i oni w tym nie pomogą. To taka jedna sprawa i oczywiście byśmy prosili jako mieszkańcy i oczywiście Mariusz Danieluk również prosi, bo ciągle do mnie wyzwania, żeby poruszyć tą sprawę, jakoś coś chcę zrobić, jakiegoś tłucznia może wywrotka albo jakieś, no nie wiem, albo nawet Gorbacz odpowiedział, że nawet wylać jakiś próg może coś przy tym, nie? No to raz. Druga sprawa, no tutaj również droga przy, tutaj na mostku jednak załamuje się ta droga koło pana Eugeniusza Walczewskiego, nie? I też rozmawialiśmy z panem Gorbaczem, on mówi, no w tej sytuacji to proszę, aby urząd gminy wystosował pismo i oni to rozpatrzą, no bo tam to jednak nie zrobi się tego tylko jako mostek, tylko kilka dobrych metrów, oni to zedrą tą skarpę i wyleją, nie? Tylko ważne, żeby Urząd Gminy wystosował odpowiednie pismo do tego. I kolejna sprawa, panie wójcie, odnośnie postawienia tej wiaty dla tych dzieciaczków, no bo na tym przystanku, gdzie oni są, to jest dużo najwięcej tych dzieci i rodzice też dzwonią, proszą, żeby poprzeć tą sprawę również z panią radną. No wiemy, że tam szkoła na razie funkcjonuje, myślę, że Bóg da, że jak najbardziej będzie funkcjonować. No a zima idzie, a te dzieciaczków, a szkoda, żeby tam stali w ogóle tak bez tej, na samym przy tym słupku przystankowym, nie? No i kolejna sprawa, że ten mieszkaniec, na którym by stała ta wiata, wyraził zgodę na dzień dzisiejszy, ewentualnie podpowiesz jakieś pismo, żeby się nie zmienił zdania. Mówię, że jak najbardziej zgadza się na to i może to, mogłaby ta wiata stać właśnie w tym miejscu, u niego na działce. Kolejna sprawa, bardzo również ważna od mieszkańca z Michałek, to jest ta folia po kiszące. Chłopak tyle jej nazbierał, folia po kiszące, tyle jej nazbierał, że no mówi, no nie wiem, no jest taka sytuacja podbramkowa, że nie wie co z tym zrobić. Nie wiem, coś tam oni po prostu
kontaktują się z gminą Zalesie, mówią, że może tam jakieś projekty, może coś będzie, no to może do gminy sąsiednie, żeby się dołączyć. To jest pan Romek Litwiniuk, to jest bardzo aktywny mieszkaniec, także no mówię, w miarę możliwości będę zgłaszał i będę pomagał i będę informował, jeżeli coś będę wiedział na ten temat. To chyba tyle. Na razie dziękuję. Dziękuję. Ja może się ustosunkuję do tych pytań pana Sołtysa, bo akurat z panem Sołtysem mieliśmy przyjemność o tych sprawach rozmawiać. A więc sprawa tej drogi jest w toku. Rozmawiałem z tym panem, co robił przepust w Lipnicy i chcemy, tutaj pan Dawidziuk Wojciech zgłaszał zjazd z drogi powiatowej, tam gdzie się zawraca autobus, żeby, no jeździliśmy tam z tym panem i tam właśnie do pod Mariusza Danieluka, no i on odradza sypki ten gres, tylko zastosowalibyśmy destrukt asfaltowy tak zwany, czyli zmielony asfalt. No i jest to tak jakby na razie wyceniane, jaka to będzie, bo tam strasznie, zresztą pani Elżbieta tam gdzieś mieszka blisko, to wie, co się robi z tym piachem, a więc ogromne ilości piachu zsuwają się z tej drogi. Podobnie jest w miejscowości Kolonia Zaczopki, koło pana, tam gdzieś bliżej naszego przedsiębiorstwa Macieja Pietraszuka. Tam też ogromne ilości piachu potrafią po takiej dużej ulewie pojawiać się na szosie. Są to sytuacje takie, no czasami nie do zatrzymania przy dużej ilości, tak jak na mieszkaniu czasami rynny nie odbiorą dużej ilości wody. Droga koło pana Walczewskiego, ten przepust, to tak jak pan wtedy rozmawiał z panem Gorbaczem, zebraliśmy parę już spraw odnośnie powiatowych tego typu i pismo na 2021 rok już jest przygotowane, a może już chyba pan Semeniuk wysyłał, ale to już sprawdzimy. Następnie Wiata z Michałkami wiąże się oczywiście z finansami. No tutaj nie ukrywam, że to już się toczy gdzieś tam rok czasu. No będziemy, drogie są te wiaty. Szanowni Państwo, no już miała być ta wiata tak jakby gdzieś tam proponowana, ale zawsze gdzieś nam to, gdzieś brakuje na coś innego i czasami coś trzeba łatać dziury, tak jak i remonty tych samochodów, czy inne sprawy. No na pewno wiaty są potrzebne. To nie tylko u Państwa, zgłaszają inne miejscowości te wiaty, także to nie jest tylko kwestia Państwa miejscowości, bo na przykład Kolonia Michałki też zgłaszała wiatę tutaj koło lasu. Też chcieliby tam wiatę mieć mieszkańcy. No i folia jest to temat, dla mnie to ten temat powinien być no, praktycznie rozwiązany przez rząd polski, bo tej folii naprawdę jest w Polsce bardzo dużo. Ogłoszono program w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, zebraliśmy oczywiście jakąś tam wiedzę na temat, ile tej folii będzie, ale ceny no, odbioru tej folii przerosły nasze oczekiwania. I niektóre gminy dołożyły pieniądze, bogatsze gminy. Każda gmina praktycznie dołożyła pieniądze, która zdecydowała się, ileś gmin zrezygnowało, no bo mieszkańcy tak samo, to co dyskutowaliśmy, pamiętacie Państwo kiedyś, że czasami ta folia była zabierana również przez różne firmy nieodpłatnie. Nie jest to jedyne gospodarstwo w naszej gminie, które ma problem z folią tego typu. I jeżeli to są małe ilości, to tak jak rozmawialiśmy, jeżeli to w miarę jest jakieś czyste, to da się gdzieś tam to upchnąć w plastik, no ale przy dużych ilościach takich gospodarstw już większych jest problem z oddaniem tej folii. Pan Walczewski tym się zajmuje, także też ten pan może kontaktować się z panem Walczewskim. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... To może w sprawach gospodarczych, już przejdziemy do spraw gospodarczych.
To były interpelacje. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy gospodarcze, dyskusje, wolne wnioski. Proszę bardzo, panie wójcie. Państwo, no nareszcie są sołtysi. Już nie będziemy dalej czekać, czy ten COVID, jakie obostrzenia będą. Zdecydowaliśmy się, że przenosimy tutaj kamerę i będziemy tutaj w najbliższym czasie organizować sesję Rady Gminy, bo obecność sołtysów jest bardzo ważna i dziękujemy za tak liczny udział. W tym czasie, jak nie było sołtysów, no miałem kontakt z niektórymi mailowy, no ale który sołtys chciał wiedzieć, co się dzieje w gminie, to również na bieżąco byliśmy w kontakcie telefonicznym. Także tutaj myślę, że nie było jakichś większych nieporozumień. Pierwszym punktem w sprawach gospodarczych oczywiście nasze te nieszczęścia dwa i aż dwa, ale jakże w skutkach poważne, dotyczy to naszych mieszkańców i w Olszynie i w Lipnicy. Każde nieszczęście, nawet mniejsze, jest warte, aby wspierać i rodzinę i w różny sposób. W różny sposób, szanowni państwo. To nie tylko materialnie, ale również wsparcie takie inne, ludzkie, życzliwe, sąsiedzkie należy się, ponieważ każdy z nas może tego doświadczyć. I oby tych nieszczęść nie było dużo. Tutaj nie będę się rozwodził już dalej, bo wiemy, w jakim kierunku idziemy, a więc to wsparcie będzie okazywane, rozmowa z tymi mieszkańcami jest i przede wszystkim współpraca, deklarowanie współpracy zostało tak jakby przez nich potwierdzone, a więc możemy dalej już tylko ich wspierać poprzez różny sposób i myślę, że każdy z państwa będzie na bieżąco informowany. Drugim punktem jest, i tutaj chciałbym, żebyśmy to mieli, pani Katarzyno, również ujęte, bardzo mocno podkreślone w notatce, powszechny spis rolny 2020, a więc Główny Urząd Statystyczny przeprowadza już od 1 września do 30 listopada w całej Polsce powszechny spis rolny we wszystkich gospodarstwach rolnych według stanu na dzień 1 czerwca tego roku. Oczywiście ogólne informacje tego spisu, media, strona internetowa gminy, GUS, no ale wiemy, że ileś osób może jeszcze nie wie, może nawet nie będzie wiedziała do jakiegoś czasu, że coś takiego istnieje, a na pewno wielu osobom trzeba pomóc. Apeluję do państwa radnych, do państwa sołtysów, abyśmy spojrzeli na swoich mieszkańców. No wiadomo, że różne są sołectwa i z dużą ilością gospodarstw i z małą ilością, abyśmy no, rozmawiali z tymi osobami, abyśmy ich motywowali do tego, żeby spisywali się w swoich domach, jeżeli mają internet i komputer. A więc tam trzeba podać te dokładne informacje zgodne z prawdą w formie samospisu internetowego. Może być również wywiad telefoniczny lub, gdy już sobie mieszkaniec nie poradzi, bezpośredni taka rozmowa z rachmistrzem spisowym. I właśnie my również jako gmina, jako Urząd Gminy Rokitno jesteśmy przygotowani. Jeżeli ktoś z mieszkańców chce się spisać, pani sekretarz może do nas zgłosić się i udostępnimy stanowisko, gdzie mieszkaniec będzie mógł z tego skorzystać. Proszę mi jeszcze w dwóch zdaniach może, jak to dalej będzie, jeżeli ktoś się nie spisze, to do jakiego czasu? Nie ma możliwości, żeby ktoś się nie spisał, bo jeżeli sam się nie spisze, jeżeli nikt do niego nie zadzwoni, czyli nie będzie to telespis,
to dotrze do niego właśnie ten rachmistrz terenowy i każdy rolnik ma obowiązek, powtarzam, ma obowiązek udzielić informacji. Dlatego, że to nie jest spis dobrowolny, tylko to jest spis obowiązkowy. I tak jak pan wójt powiedział, mamy w Urzędzie Gminy przygotowane stanowisko do samospisu, czyli każdy, kto chce z tego skorzystać, po prostu przyjdzie do urzędu, usiądzie przy tym komputerze i będzie się samospisywał. W razie jakichś pytań, wątpliwości jesteśmy do dyspozycji, do pomocy takiemu rolnikowi. Szanowni Państwo, docierają do mnie informacje z różnych miejscowości, również i sołtysi zgłaszali oświetlenie uliczne w gminie Rokitno. Z przewodniczącym Rady Gminy, z panem przewodniczącym rozmawialiśmy, aby to oświetlenie no, pewnie wydłużyć, do jakiej godziny, w jakich miejscowościach, no bo do tej pory funkcjonuje to, chociaż z tego co wiem, w niektórych miejscowościach różnie funkcjonuje i czasami sołtysi gdzieś tam nie zgłaszają, że na przykład świeci się do 23 nawet, była taka miejscowość, a jak świeci się krócej, to zgłaszają wtedy. No ale to nic. Szanowni Państwo, no taka propozycja może, jeżeli już mamy te LEDy, myślę, że oszczędności będą, podwyżki prądu są, no to może zróbmy godzinę czasu, czyli do 22. Ja nie ukrywam, że do 22, no czy do 23. Niektórzy mówili o Pratulinie, o Rokitnie, czy wyróżniać jakieś miejscowości, czy kolonijne, ale tak z panem przewodniczącym rozmawialiśmy, może niech to będzie sprawiedliwe i wszędzie wydłużamy oświetlenie do 22. Jak państwo na to reagujecie? Co państwo o tym myślicie? No bo czy jest potrzeba do 23? Bo nawet jeżeli są uroczystości jakieś w Pratulinie, to wystarczy, tak jak rozmawialiśmy tam do 22. Nasze sklepy również są otwarte, no do którejś tam godziny jeszcze mieszkańcy z tych sklepów wychodzą. No i myślę, że ta 22 to by była taką sprawiedliwą godziną. Co państwo o tym myślicie? Na pewno będzie przy tych włączaniu tego oświetlenia ulicznego różnie. Czasami gdzieś tam nie będzie się świeciło. Proszę od razu na bieżąco zgłaszać. Jeżeli będą jakieś usterki, również proszę zgłaszać. Wszystkie LEDy są na gwarancji i powinni nam to na bieżąco reperować. Czyli panie przewodniczący, do 22. Tak. Oczywiście centrum, ten wjazd Rokitna zostaje całodobowo, tak jak do tej pory przez wiele, wiele lat. Myślę, że tutaj nie ma jakiś już ten. Szanowni Państwo, w pewnym okresie, jak zaczynał się rok szkolny, docierały bardzo złe wiadomości od mieszkańców odnośnie firmy, która świadczy usługi dojazdu, dowozu, znaczy transportu publicznego. No u nas jest to firma Garden Service. Ja nie ukrywam, że bardzo dużo telefonów wymieniłem. No i tam później gdzieś tam w pewnym okresie dowiedziałem się i nawet mam to wydrukowane gdzieś z mediów, że w ciągu ostatnich miesięcy z pracą pożegnała się większa część dotychczasowego kierownictwa Garden Service Białej Podlaskiej i w firmie w tej chwili, firma w tej chwili, która tak jakby funkcjonuje w Białej Podlaskiej, przychodzi rewolucja. Dobrze, że ta rewolucja, dobrze, że tej rewolucji nie odczuli na razie jeszcze nasi uczniowie szkoły podstawowej, aczkolwiek uczniowie dojeżdżający i mieszkańcy do Białej Podlaskiej już odczuli dwa kluczowe chyba, dwie godziny takie wyjazdu tutaj z Rokitna i chyba przyjazdu z Białej Podlaskiej zostały zlikwidowane, a więc uczniowie, którzy wychodzą o godzinie
14 z Białej Podlaskiej chyba muszą czekać na autobus aż na 16 czy przed 16, a był jeden autobus taki, że przyjeżdżali. To jest niepokojące. Na razie kierownictwo mnie uspokaja, że to może się zmieni, że wrócą do tych dwóch tak jakby kursów, ale też nie widzę tych pozytywów. Druga sprawa, jeżeli coś obserwujemy w naszym tutaj dowozie, to również zgłaszają to szybciutko rodzice, ale i opiekunowie. Jeżeli są za małe jakieś te pojazdy, to proszę śmiało do nas od razu przekazywać takie informacje. Nie może być taki przetarg, jest rozstrzygnięty, firma ma do końca tak jakby okresu wykonania usługi wywiązać się i bezpiecznie przewozić naszych uczniów. Również jest problem i tutaj kierunek Pratulina, Zaczopek, Cieleśnicy Pegery, Cieleśnicy Wsi odnośnie tego kursu Pratulin Biała Podlaska, gdzie tak jak żartowaliśmy, że szybciej do Lublina zajedziemy niż z Pratulina do Białej Podlaskiej. Tutaj firma tak jakby wypowiedziała się, byłem również u pana dyrektora Wydziału Komunikacji wielokrotnie w Starostwie Powiatowym, mieli tam troszeczkę coś popracować nad tym. Tu chodzi o to tylko, że jeżeli ma być to kurs taki z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski, to autobus z Pratulina nie może się zatrzymać w Rokitnie, musi dojechać do Michałek. Koniec. I jest opóźnienie jest w tej chwili niemożliwe. I teraz też, żebyście Państwo radni, sołtysi z tych miejscowości podpowiedzieli, czy mamy kontynuować to w 2021 roku ten kurs. Ja będę miał sprawozdanie, myślę, że na koniec może października, ile osób przejechało się na tej trasie w ciągu tych 3 miesięcy od 1 września. Jeżeli to będzie garstka osób, no to te 6 tysięcy nie jest tego warte. Nie jest to duży koszt i trzeba by było nad tym się zastanowić. I albo myśleć o innym kursie, aczkolwiek tam z tego co wiem, no to gminy bardzo mało korzystają z tego dofinansowania, no bo to są takie absurdy, że już kiedyś mówiłem dla Państwa, że tutaj jest kurs biznesowy, ten kurs jest z dofinansowaniem, on musi wjechać do Michałek, nie może skończyć na Rokitnie, musi później, no to jest dla mnie też niezrozumiałe. Powinno być tak, że ma to służyć ludziom, a nie papierologii. Pierwszy etap budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Pratulinie zakończony. Będziemy teraz już, znaczy jeszcze nie całkowicie zakończony, ale praktycznie już zakończony w sensie takim fizycznym. Teraz tylko zostaje kosmetyka i odebranie tej budowy. Urząd Marszałkowski przesłał do wszystkich gmin taką uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. A więc dotyczy to, co już wcześniej mówiłem na komisji, naszych pieców. I tutaj tak jakby pani sekretarz, jeżeli to zostawimy bez opinii papierowej, to Sejmik Województwa przyjmuje zaproponowaną uchwałę. Jeżeli wniesiemy jakieś nasze, możemy wnieść nasze jakieś uwagi, możemy zaopiniować. W rozmowie z wójtami rozmawiałem, że raczej wójtowie nie będą do tej uchwały się odnosili.
Jest to, nie wiem, jakby przeczytać całą uchwałę, to chyba nie ma sensu, ale Sejmik Województwa Lubelskiego w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi, środowisko instalacji, w których następuje spalanie paliw w granicach administracyjnych Województwa Lubelskiego, wprowadza ograniczenia i zakazy na cały rok kalendarzowy dla eksploatacji instalacji. Paragraf drugi. Ogranicza się zakazy, o jakich mowa, instalacja o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, i w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania, kontrolowania, w szczególności kocioł, kominek, piec i kuchnia węglowa. I tutaj, jeżeli dostarczają oni ciepło do systemu centralnego ogrzewania, no tak jest w naszych domach, dostarczają ciepło do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, dostarczają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła, przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza. I szanowni państwo, podsumowując tą uchwałę, dotyczy to, że gdzieś tam w tych rozporządzeniach, dyrektywach unijnych, no tak jakby idzie się w kierunku czystego powietrza poprzez różne takie zarządzenia i jakaś informacja już gdzieś tam pojawiła się, że do 2030 roku w miastach już nie powinno być ani jednego pieca węglowego, a na wsi 2040 rok. My tu na komisjach jeszcze mówiliśmy o Eternicie 2033 i wtedy już będzie się nam żyło pięknie, radośnie i bez chorób, z czystym powietrzem. Czy my jako Polska, czy my jako mieszkańcy damy radę? Bo nie wiem, czy państwo wiecie, jeżeli mówimy o wymianie jakiegoś pieca na piec pellet czy inny proekologiczny, wiąże się to nie tylko z wymianą pieca, ale z wymianą często instalacji, a przede wszystkim kominów, tych przewodów kominowych. Jest to duże wyzwanie. Różne mamy domki. Myślę, że te mieszkania, domy w ciągu 20-30 lat to jeszcze się nie będzie tak łatwo zmienić pewne rozwiązania technologiczne. I szanowni państwo, no, moja propozycja jest taka, żebyśmy tą uchwałę no jednak sejmiku pozostawili dla radnych sejmiku. Mamy tam swoich przedstawicieli i niech oni tym się zajmują, ponieważ no nie jest to takie aż dla nas jest ważne to oczywiście, żebyśmy prosperowali normalnie, żeby nie mówić nam, że drzewo to jest nieekologiczne, ale też jak tutaj dalej bym czytał państwu takie punkty jak sezonowa efektywność energetyczna ogrzewań pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%. Drugi punkt, sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%. No jacyś mądrzy ludzie to zaczęli wyliczać i czasami trzeba by było fachowca, żeby ogólnie to wytłumaczył. Moja propozycja jest taka, abyśmy tą uchwałę zostawili bez opinii samorządu, a tak jak powiedziałem, radni sejmiku województwa powinni podjąć tak, aby dla społeczeństwa województwa lubelskiego było to w każdym zakresie pozytywne. Ale może państwa jakaś opinia, jakaś może państwa wiedza jest inna i może państwo jednak chcecie, żebyśmy nad tym skupili się w jakimś zespole z wykorzystaniem oczywiście osób, które na tym się tak jakby znają bardziej fachowo.
to na razie zostawiam w takim ze znakiem zapytania. Szanowni Państwo, i jeszcze mam parę rzeczy i tak szybciutko, zanim Państwo coś jeszcze od siebie. Zadanie, budowa odwodnienia drogi gminnej miejscowości Klonownica Duża, wniosek już złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie, to znaczy już chyba złożony, Pani Skarbnik, bo jeszcze wczoraj chyba coś tam, jeszcze nie, tak? Jest już przygotowany, ale jeszcze tylko chyba tam finansowe sprawy, kosmetyka, ale już budowa wodociągu w Cieleśnicy, PGR, Wołodnicy, Klonownicy Dużej, wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Lublinie. I jeszcze tylko podatek VAT od solarów, który zapłaciliśmy w tym roku. Jeszcze dla Pani Skarbnik nie podzieliłem się tym, bo akurat wczoraj wieczorem rozmawiałem z jednym z wójtów. Dobrze, że zapłaciliśmy, ale jeszcze może będzie, jest już chyba jakiś tam znowu zwrot w drugą stronę, a więc pewnie wiatr zawiał z drugiej strony, że jeszcze może być taka sytuacja, że w przyszłości będziemy walczyć, aby ten podatek odzyskać. Ale to na razie jest jakiś tam już jeden chyba wyrok sądu jednej gminy i właśnie dobrze, że te gminy, które zapłaciły, że jeszcze będą mogły. Ale czy to tak będzie, to nie chciałbym na Państwa teraz coś obiecywać. Ale to jest jakaś już jakaś pierwszy wątek pozytywny. I na zakończenie jeszcze, Szanowni Państwo, Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Na chwilę obecną, tak jakbyśmy już ten wniosek mamy pozytywnie rozpatrzony, bo pieniądze są na koncie i zakończylibyśmy tą inwestycję świetlicy w Kołczynie. Następny wniosek jest już przygotowany do wysłania na budowę przedszkola w Rokitnie, ale są takie rozbieżności. Rozbieżności polegają na tym, że mówiliśmy tu o 500 tysiącach, a jednak może być taka sytuacja, że ta komisja powołana przy ministerstwie będzie mogła przyznać większą kwotę. I wójtowie składają po parę wniosków. I tak jakby nad drugim wnioskiem się zastanawiałem i tak rozmawiamy cały czas o tych różnych inwestycjach. No tutaj te wodociągi mamy przygotowane. No złożyliśmy o 70% dofinansowania inwestycji w Klonownicy, bo tam jest duża inwestycja, tam jest inwestycja na około 600 tysięcy złotych, to jest z małej retencji. Natomiast odwodnienie. Natomiast wodociągi złożyliśmy również o dotację 50% prawdopodobnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu i tu nie wiemy, czy dostaniemy. I teraz tak się zastanawiałem, a może by złożyć to, co rozmawiamy o tych samochodach strażackich, może złożyć wniosek, jeszcze jeden, do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dwa samochody używane, bo tam nie wiem, czy to by się wpisywało, myślę, że i na przykład złożyć na 1 000 000 złotych jeden samochód, 500 tysięcy, no papier wszystko wytrzyma, może w tym kierunku pójść na drugi. No tam też można szukać pieniędzy, wszędzie można szukać pieniędzy, tylko na nowy samochód, a nie na używany. My cały czas rozmawialiśmy o używanym i może z tego Funduszu Inicjatyw Lokalnych podzwonimy jeszcze jutro i spytamy się, czy nie złożyć na przykład na dwa samochody używane. Próbować można, ale to jeszcze będę informował Państwa radnych, jak to się zakończy. I to tyle chyba, to tyle tak w największym skrócie. A teraz myślę, że i Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, propozycje. Proszę bardzo. Ja chciałem wrócić jeszcze do spisu rolnego. Na ile bezpieczny jest ten spis rolny przez telefon? Tak. Jak to w ogóle można sprawdzić, że ten rachmistrz jest, bo tam wiele wrażliwych danych trzeba podać i
tak nie jesteśmy pewni. Czy to jest telefon od naszego rachmistrza, czy jak to jest? Są telefony do wojewódzkich konsultantów. Można sprawdzić przez stronę internetową. Każdego konsultanta, każdego rachmistrza można sprawdzić przez jego, to Katarzyna powie dokładnie, bo ona jest koordynatorem, przez jego aplikację bodajże. Jeśli chodzi o sprawdzenie, czy rachmistrz, który będzie u danego gospodarza, sprawdzić, że on jest tym rachmistrzem, tak? No to na przykład można się ze mną skontaktować do urzędu gminy, ja jestem ich opiekunem. U nas na terenie naszej gminy mamy dwóch rachmistrzów, już są wybrani, już przeszli szkolenia. Ich działalność rozpocznie się z dniem 1 października. Również możemy ich sprawdzić, kontaktując się z dyspozytorami, czyli też tak jakby przeze mnie, tak, to wszystko przechodzi. Ja jeszcze się tam dopytam dokładnie i skontaktuję się z panem i udzielę tej informacji lub też na stronie internetowej zamieścimy, jak dokładnie to jeszcze sprawdzić. Ale głównie można się kontaktować ze mną, jeśli w tym. Na naszym terenie gminy jest nasz rachmistrz. Tak, tak? Na terenie naszej gminy jest dwóch rachmistrzów z terenu naszej gminy, to są nasi mieszkańcy. Rozumiem. Taki też był wymóg podczas konkursu na rachmistrza, że to ma być mieszkaniec danej gminy, nie może być ktoś zewnętrzny. No to właśnie nie chodziło. Dziękuję. No to na terenie naszej gminy jednym z rachmistrzów jest pan Adam Korniluk, a drugim jest pan Dawid Karmasz. Karmasz Dawid. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabieranie głosu. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 7. Zakończenie. Dziękuję bardzo Państwu za spotkanie.